Cześć, z tej strony Mateusz. Witajcie na kanale Czas na Klocki, a w dzisiejszym materiale wybierzemy się do Wrocławia, do wrocławskiego LEGO Store'u. Na dworze mamy co prawda minus 3 stopnie, pociąg mam za jakieś niecałe 20 minut, ale właśnie na niego idę, a w sumie jadę na ruchomych schodach, także zapraszam Was na wycieczkę do Wrocławia. No i spójrzcie tylko, w oczekiwaniu na pociąg, który przyjedzie za jakieś 5 minut, zaczął tutaj jeszcze pruszyć śnieżek, no więc mimo, że mamy 19 listopada, to aura robi nam się tutaj nieco zimowa. No i jak widzicie, znajdujemy się właśnie przed wrocławskim LEGO Store'em, no więc nie przedłużając, myślę, że możemy do niego wchodzić. Chodźcie! Ale nim do niego wejdziemy, to zobaczmy jeszcze może, co mamy z przodu na witrynie. Minifigurkę z klocków oczywiście. Tutaj, jak widzicie, mamy złożony zamek na 90-lecie LEGO. Jak widać, nawet mamy tutaj na przodzie dwie sztuki fabrycznie zamknięte. Mamy czarną panterę, jak i Hulkbustera. Mamy dzisiaj promocję, podwójne punkty VIP oraz gratisy. Zobaczymy, czy uda się coś kupić i zgarnąć. Mamy tutaj również informację, że możemy zbudować prezent, podaruj prezent. W sumie to nawet nie interesowałem się, co my tu mamy za dokładnie za promocję. W sumie ciekawe, kto się tutaj dzisiaj jeszcze na tym materiale zjawi, bo wiem, że ktoś tutaj jeszcze dzisiaj do LEGO Store'u zmierza i właśnie jedzie w pociągu. Dobra, a my wbijamy do środka. No i skręćmy może najpierw w lewą stronę i zobaczmy, co tu znajdziemy. I tak oto na wejściu po lewej stronie mamy zestawy Super Mario. Mamy tą kostkę. Idziemy dalej. No i w międzyczasie, nim wszedłem do środka, jak widzicie, jeden zamek zdążył już zniknąć. Został w sumie tutaj tylko jeden. Swoją drogą pytanie, ile jeszcze mamy na magazynie. Tak oto prezentuje się złożony zamek w LEGO Store. Tutaj przynajmniej jest jak na razie mniej ludzi niż było w Łodzi, więc można na spokojnie ponagrywać. Idziemy dalej i jak widzę, mamy zestawy LEGO Technic. Widzę, że mamy tego zielonego Mustanga, który również na moim kanale się pojawił. Co mamy dalej? A na dole mamy, jak widzicie, Land Rovera, który w tym roku ze sprzedaży wylatuje, więc jeżeli ktoś go jeszcze nie ma, no to radzę się tutaj spieszyć. Mamy również ten mały motorek z LEGO Technic. No i przechodząc dalej, na dole mamy zestawy z serii LEGO Speed Champions. Całą półkę. Pogromcy duchów. Mamy DeLoreana. Jeżeli chodzi o to, co mamy złożone, no to mamy złożony motor BMW. No i Chevroleta Camaro. Przechodząc niżej, mamy złożone zestawy Brickheads, jak i Toyota Supra, którą również na moim kanale znajdziecie. No i na dole mamy jeszcze Vespę, no i Chevroleta, którego mamy powyżej. No i przechodząc dalej, jak widzicie, mamy świąteczną główną ulicę, która również na moim kanale się już pojawiła. Możemy sobie zerknąć przez te szkiełko powiększające. Tutaj przynajmniej jest. Można sobie fajnie to pooglądać. Zestaw wszyscy są wspaniali. Kolejne Brickheadsy. Mamy Santiago Bernabeu, jak i dom Kevina, który przecież również na moim kanale znajdziecie. 1449 zł. No w ciągu roku ta cena tu jednak mocno, mocno podskoczyła. Przechodzimy dalej. Tu mamy Atari, jak widzicie. 1450 zł bez jednego grosza. No i plac zgromadzeń. No i tu mamy modulary, hotel butikowy. Mamy Titanica, mamy tutaj na dole, jak widzicie, piramidę, Taj Mahal, no i latarnię morską. Jak widzicie, mamy również kolejkę górską, statuę wolności, czyli tutaj mamy LEGO Architecture. Zestaw z LEGO Friends.
No jeżeli chodzi o te ścianki, no to one są tutaj ponazywane. Jak widzicie, tutaj mamy jeszcze nazwę Creator Expert. Oczywiście teraz to już Icons. Tu mieliśmy wcześniej właśnie Lego Technic. No i tak oto prezentuje się ta ściana, którą mamy po lewej stronie na wejściu. Tu jeszcze mamy, jak widzicie, jakiś zamek z Disneya. Mnie to już nieco mniej interesuje. Tu mamy zestawy z Avatara. Kolejne zestawy Brickheads i powiem wam, że tego nie widziałem. W sumie to nawet wcześniej nie oglądałem filmów z wrocławskiego Lego Store'u. I mamy tu złożonego Harry'ego Pottera i Hermione. I powiem wam, że to prezentuje się tutaj naprawdę, naprawdę fajnie. Naprawdę, powiem wam, bardzo ładnie to wygląda. No i tu mamy jeszcze na dole Lego Harry Potter i informacje o tym, co tutaj mamy. I jest tutaj zużyte 41 563 elementy. Waży to wszystko 81 kg i zajęło budowanie 160 godzin. Naprawdę ładnie to wygląda. Co mamy tu jeszcze na drugiej stronie? Mamy, jak widzicie, art projekt zestawy Lego Creator. Mamy rakietę, mamy pianino, mamy oczywiście globus. O, i mamy drzewko bonsai, którego dalej w swojej kolekcji nie posiadam i będę musiał to na pewno nadrobić. I tu na ścianie jeszcze taki dodatek. No i idąc dalej, mamy tutaj zestawy z Lego Star Wars. Oczywiście te zestawy, no, mnie osobiście nieco mniej interesują, a praktycznie w ogóle. Ale jak widzę, mamy tu R2D2, mamy tutaj również hełmy. To było, jak się to dokładnie nazywa, właśnie śmigacz Luke'a Skywalkera. Taki tutaj mamy Sokoła Millennium, AT-AT. Niektóre zestawy oczywiście dobrze kojarzę, bo niektóre recenzje przecież oglądam na innych kanałach, więc niektóre zestawy tutaj dosyć dobrze kojarzę. No i przechodząc dalej, jak widzicie, mamy tutaj po lewej stronie zestawy z Lego Jurassic World. Jeden bodajże nawet, na moim kanale się przecież pojawił, Atrociraptor pościg na motocyklu. Lecimy dalej, mamy zestawy z serii Lego Ninjago. No to powiem wam, że te Lego Ninjago to już znam dużo mniej niż nawet Star Warsy, ale mamy tutaj ogrody miasta Ninjago, 1650 zł bez jednego grosza. No i po Lego Ninjago, jak widzicie, mamy tutaj zestawy z Lego Harry Potter, mamy skrzydło szpitalne, mamy tą walizkę, wrzeszczącą chatę, mamy książki. Któreś książki bodajże już w tym roku wyleciały lub też wylatują ze sprzedaży. Mamy Brickheads z Harry'ego Pottera. Mamy ikony Hogwartu, edycja kolekcjonerska. No i mamy zamek, gdzie cena katalogowa to 2200 zł. I mamy również ulicę Pokątną. Nie widziałem jej tutaj wcześniej. 2149,99. O, i mamy tu jeszcze wioskę Hogsmeade, wizytę w wiosce Hogsmeade. Nie wiedziałem nawet, czy ten zestaw jeszcze jest na stronie, nawet nie wiem. Miałem wrażenie, że zestaw wylatuje. Mamy tutaj ten pociąg. Jak widać, nawet mamy informacje, punkty 5 razy VIP. No i przechodzimy dalej. I tu mamy, jak widzę, Marvela, Daily Beagle. Mamy Sanctum Sanctorum, mamy tą kozią łódź bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli, to powiem wam, że ta łódź to mi się naprawdę tutaj podoba i zastanawiam się, czy tego setu sobie nie sprawię jakoś przy okazji, ale no 280 zł, to powiem wam, że na internecie widziałem ceny jednak dużo, dużo niższe. Tu widzę, że mamy jeszcze rękawice, jakieś mechy, no i przechodzimy dalej, a na kolejnej ścianie mamy Lego Minecraft. I jak widzę, Lego Creator 3 w jednym. Tygrysa, jak wiecie, również posiadam. Akwarium tutaj, jak widzę, również jeszcze jest. Mamy również statek Wikingów, no i Lego City Stunts, czyli seria, którą osobiście bardzo polubiłem. No i nie tylko ja w moim domu. Tu mamy zestawy kosmiczne z Lego City. O, mamy jeszcze furgonetka, która na stronie Lego chyba już się skończyła, ale tutaj jeszcze ją dostaniemy. Mamy dworzec, który widzę, że jest tutaj dosyć sporo, no i zastanawiam się, czy sobie go nie sprawię. No i mamy tu jeszcze na dole pociąg pasażerski, jak i pociąg towarowy.
No i musiałem zrobić cięcie, bo ustawiła się za mną niezła kolejka. Jak widzicie, dwa dworce zdążyły już zniknąć, więc towar dosyć chodliwy. Przechodząc dalej, mamy małe zestawy z LEGO City, płyty drogowe, pościg za furgonetką z lodami bodajże się ten zestaw nazywał. Mamy tu jakiś komisariat policji, mamy ten dźwig, którego też posiadam, on bardzo mi się podoba. No mamy u góry, jak widzicie, szkołę, remizę i zestaw ze strażą pożarną, jak tutaj budynek nam się pali. Jeżeli chodzi o zestawy, które mamy złożone, to mamy tutaj właśnie dworzec i w końcu mogę sobie go zobaczyć na żywo, bo wcześniej nie miałem takiej okazji. I myślę, że właśnie to będzie ten moment, kiedy przemyślę zakup tego zestawu. Przechodząc dalej, mamy złożony szpital. Zerknijmy, co mamy dalej. Tu mamy złożone małe zestawiki z LEGO City, piknik w parku, przyczepa do przewozu koni. Ten zestaw posiadam, kupiłem go kiedyś przy okazji zakupów na LEGO Shopie. Wtedy brakowało mi do jakichś gratisów, więc dobijałem właśnie takimi zestawami i ten zestaw w swojej kolekcji już posiadam. No i na dole mamy oczywiście zamknięty zestaw ze szpitalem, fabrycznie nowy. Oczywiście jak to w sklepie. No i start rakiety z kosmodromu. Dobra, myślę, że teraz mamy kasy i możemy iść dalej. Ale nim przejdziemy dalej, to mamy tu jeszcze jedną taką wyspę. Mamy tutaj zestawy LEGO Kreator, taksówka, autoriksza bodajże się to nazywało, mamy małą wespę, mamy ten pociąg, mamy sklep firmowy LEGO, który pojawił się w tym roku. Mamy wizytę świętego Mikołaja ponownie, świąteczną główną ulicę, mamy wieniec, mamy i sanie, jak widzicie. Także tutaj naprawdę świątecznych zestawów nie brakuje. No i na dole mamy jeszcze choinkę, a tutaj mamy breloczki. Widzę Spidermana, widzę coś ze Star Warsów. Jak i zwykłe na dole briki, widzę również breloczki świąteczne. Na górze mamy minionki Disneya. I co tu jeszcze mamy? Spidermana, Super Heroes. Widzę, że mamy jakieś breloczki z Harry'ego Pottera, Looney Tunes. No i jak widzicie, takie breloczki oto tutaj dzisiaj znajdziemy. Tu jeszcze mamy kolejne zestawy. Mamy zamek Disneya, jak i miniaturowy zamek Disneya. Miniaturowa nawiedzona rezydencja na samym dole. No i u góry myszkę Mickey i myszkę Minnie. I w sumie można powiedzieć, że na środku sklepu mamy te, jak widzicie, kalendarze adwentowe. Mamy separatory. No i mamy złożone zestawy Brickheads, jak i nowy zestaw z piłkarzykami. I tak oto prezentuje się tutaj nam na żywo. Z drugiej strony, jak widzicie, mamy tutaj kibiców, którzy siedzą i dopingują. Chyba, że to jest drużyna, która gra, ale widzę, że tutaj mamy zawodników przypiętych. Tak oto ten zestaw się prezentuje. Przechodząc dalej, mamy minifigurki, mamy świąteczne saszetki. Zostały jeszcze dwie. Pytanie, czy jeszcze gdzieś są, czy to jest końcówka. Zobaczymy. Mamy minionki, mamy elektryczne hulajnogi, mamy ze Star Warsów. Tutaj, jak widzę, zestawy. Czerwona zawieszka na bagaż. Powiem wam, że jakoś już trochę w LEGO siedzę, ale takich zawieszek to ja jeszcze nie widziałem. Tu mamy właśnie na dole, jak widać, piłkarzyki, Brickheadsy, FC Barcelona. I na dole jeszcze taki zestaw. Aha, to jest ten młot Tora. Dobra, na początku nie wiedziałem, co to jest, ale teraz już zauważyłem, jak się temu nieco lepiej przyjrzałem. Dobra, myślę, że idziemy dalej. No i mamy tutaj ściankę Pique Brick i jak widzę, na samej górze mamy białe tile 1x6, czyli coś, co mnie z pewnością zainteresuje. Dalej mamy briki, mamy tu, jak widzicie, liście palmy, więc gdyby ktoś był zainteresowany, no to obecnie są. Mamy kolejne liście, plejty 1x1, mamy niebieskie krzesła. Tutaj te modyfikowane briki z tym wykończeniem fajnym, w sumie może kilkanaście sztuk sobie wezmę. Białe jumpery, transparentne czerwone groszki. Tu mamy, widzę, szybki, białe tile 2x2, więc też z pewnością się tutaj na nie skuszę. Mamy te kraniki, jak ja je nazywam, gaśnice. Mamy liście, mamy te round bricki, takie stożkowe. Tu również mamy okrągłe tile w takim granatowym kolorze. Kolejne palmy, zresztą one tak też były u góry. Kolejne liście. No i powiem wam, że z tej ścianki dzisiaj na pewno się skuszę na coś i myślę, że to nawet nie jeden kubek. Tu mamy kolejne
tajle te same chyba co u góry. Tutaj ten nowy żółty kolor. U góry mamy, widzę, bliki, duże plejty niebieskie. Elementy brokatowe, zielone jumpery, białe bliki. Tak, białe bliki 1x3. Tutaj mamy te takie grille. Mamy kości. Mamy tanowe jumpery 2x2. Mamy szare cegiełki. No i jeżeli chodzi o ściankę, to chyba byłoby tyle. No i kilka elementów, jak mówiłem, tutaj z pewnością mnie dzisiaj zainteresuje. No i dotarliśmy za ściankę Pick a Brick. Mamy tutaj zestawy z Lego Friends. Tak oto zestawy się prezentują. Jeżeli chodzi o ten domek na drzewie przyjaźni, to ja go w swojej kolekcji posiadam, a raczej moje dziecko, więc w chwili obecnej, jakby to powiedzieć, jest coraz lepiej i domek się trzyma, ale na pewno kilku luźnych elementów, które są tak doczepiane u nas w domu, na pewno brakuje. Mamy tutaj nawet niektóre zestawy z Lego Friends złożone, przyczepę na wystawę koni. Powiem Wam, że całkiem duży zestaw. 470 zł katalogowo. Co my tutaj mamy? Automat w dyskotece. Niektóre zestawy z tej serii kojarzę, ale niektórych, powiem Wam, totalnie nie i niektóre widzę pierwszy raz. No tutaj mamy zestaw z żyrafą. Gdzieś ten zestaw chyba nawet nie tak dawno był na jakiejś niezłej promocji. Szkołę artystyczną Andrei mamy na dole. No i przechodząc na kolejną ściankę, mamy tutaj, widzę, Lego Dots po lewej stronie. Mamy tą dużą tablicę ogłoszeń. 180 zł katalogowo. I kolejne zestawy, jakie mamy, no to mamy tutaj zestawy z Disneya. Mamy Minionki, Big Heads z Toy Story, Mindstorms. Kolejne zestawy z Lego Disney. Tu, jak widzicie, mamy zestawy z Lego Classic. No i kończymy tą wizytę, może prawie kończymy tą wizytę tutaj, jeżeli chodzi o wystawę, to mamy tutaj na końcu zestawy Lego Duplo. No i myślę, że jeszcze możemy zerknąć, co dzisiaj znajdziemy w minifigurkach, które możemy sobie tutaj zbudować. W Łodzi, jak wiecie, wziąłem bulldogi, więc ja nawet jeżeli dzisiaj się skuszę, to tych bulldogów już sobie brał nie będę. Ale zobaczymy, pooglądam sobie później na spokojnie i zobaczę, co tutaj za minifigurki udałoby się ewentualnie złożyć. I tu mamy jeszcze taką małą wysepkę, oczywiście dla małych dzieci, jak widzicie, z Lego Duplo. No i tak oto prezentuje się cały sklep we Wrocławiu. No i pozwólcie, że ja teraz udam się na małe zakupy. No chyba, że jeszcze ktoś tutaj do mnie w tym materiale dołączy i się z nami tutaj przywita. I mamy tu Łukasza z kanału Składam Klocki. Cześć, Łukasz. Panu, dzień dobry, bardzo witam serdecznie. Pozdrawiam i udanych zakupów życzę. A wzajemnie, dzięki. No jak widzicie, jestem już na dworcu we Wrocławiu, zaraz mam pociąg powrotny do domu. Nie udało mi się już nic nagrać przed Lego Storem, ale mam tutaj jeszcze dosłownie kilka minut, niech pociąg przyjedzie, więc nagram takie podsumowanie. Spójrzcie, mam tutaj torbę, coś tam udało się zakupić, a jeżeli chcecie wiedzieć, co zakupiłem we wrocławskim Lego Storze, no to zapraszam na dalszą część tego materiału. No i jestem już w domu i teraz będziecie mogli się przekonać, co w tej żółtej torbie z Lego się znalazło, ale nim do tego przejdziemy, no to jak mogliście widzieć na filmie, zdobyłem tutaj 3 pieczątki do mojego paszportu Lego. No i myślę, że możemy zacząć od najmniejszej rzeczy, jaką sobie w Lego Store kupiłem, a raczej nie sobie, tylko mojej drugiej połowie, to chciała ona właśnie breloczek ze statuą wolności, no więc korzystając z okazji, że ten breloczek był, to postanowiłem oczywiście ten breloczek zakupić. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, które sobie zakupiłem, no to mamy tutaj oczywiście blisterek ze świątecznymi minifigurkami. Jeżeli chodzi o kolejny, to mamy tutaj minifigurki wybrane przez moje dziecko. Wysyłałem po prostu zdjęcia, co obecnie znajduje się tam w tych wszystkich minifigurkach. Wybrała sobie, co chciała, więc złożyłem. No i tak naprawdę można powiedzieć, że to taki blister z minifigurkami na zamówienie. Kolejnymi rzeczami, które sobie zakupiłem, to były takie trochę dopychacze do koszyka, żeby zgarnąć gratisy. I mamy tutaj zestaw z minionków. Tutaj Łukasz ze Składam Klocki powiedział mi, że te minionki w tym roku wylatują, ale coś czuję, że i tak te minionki w ciągu kilkunastu godzin u mnie w domu będą otwarte. Wziąłem również ze Star Warsów
obronę Hoff i jeszcze taki zestawik z Marvela. I powiem Wam, że ten zestawik z Marvela chyba już gdzieś mam schowany jeden. Posiadam również z Batmana taki zestaw. Oczywiście elektryczne hulajnogi również. No więc te blisterki sobie na pewno schowam. Być może w przyszłości do czegoś mi się one tutaj przydadzą. No i przechodząc dalej do gratisu, który udało się zgarnąć za zakupy za przynajmniej 300 zł na zestawy LEGO City, bodajże Friends i jeszcze Duplo w to wchodziło, no to mamy tutaj takie oto foremki do pieczenia. Całkiem fajny gratis. Zobaczymy, jak sobie to w środku wygląda, myślę, w jakimś innym materiale. Kolejnym gratisem, który udało się zgarnąć, to jest te podwórko elfów za wydane przynajmniej 780 zł. To oczywiście również sobie otworzymy i zrecenzujemy na moim kanale. Będzie, myślę, idealnie pasować do podwórka Świętego Mikołaja, które oczywiście w kolekcji swojej posiadam. No i myślę, że będziemy sobie mogli je tutaj postawić jedno obok drugiego i zobaczyć, jak to się tutaj nam prezentuje. Chyba będę musiał zaraz nieco zmienić kadr, żeby się tutaj z tym wszystkim pomieścić. Kolejnymi rzeczami, które sobie wziąłem, to są oczywiście kubki Pick a Brick. Jak widzieliście, sianka mnie zainteresowała. No i zakupiłem tutaj dwa kubki. Dosyć sporo właśnie tajli, które chciałem. 2x2, 1x6. Mamy również briki. Mamy jakieś drobniejsze elementy, którymi wypełniałem luki. To był mój pierwszy kubek, to był drugi. No z drugim chyba poszło mi już nieco lepiej z uzupełnianiem luk, bo tu jednak trochę tych luk mi zostało. Dół również wypchany, ale myślę, że kubkom poświęcimy sobie osobny odcinek. No i największym zestawem, jaki zakupiłem... No i musiałem nieco przeorganizować kadr, trochę to poukładać, żeby ten ostatni zestaw na moim małym stole się tutaj zmieścił. No i jak widzicie z tyłu, chociaż po numerze katalogowym, mamy zestaw dworzec kolejowy z LEGO City. No i jak widzieliście na materiale ze sklepu, zestaw ten bardzo szybko znikał z półek. Powiem Wam, że w ciągu mojej wizyty nieco ponad 2 godzin w LEGO Store ten zestaw na półkach był dokładany kilkukrotnie. No więc naprawdę, naprawdę zestaw ma tutaj wzięcie. No i na koniec tego materiału chciałem Wam jeszcze powiedzieć, jak wyglądało wejście do samej galerii. Ja w galerii byłem gdzieś za 29, może ciutek wcześniej. No i wejście było tylko do pewnego momentu. Dalej stał pan ochroniarz, no i mówił ludziom, że wejście do galerii, do dalszej części galerii jest dopiero od godziny 9, ale jeżeli ktoś powiedział, że idzie do toalety, to pan ochroniarz dalej wpuszczał, bo toaleta była w dalszej części galerii, no więc tak naprawdę można powiedzieć, że metoda na toaletę tutaj działa i w ten sposób można dostać się do galerii jeszcze przed jej otwarciem. Właśnie też zdziwiłem się, bo dwie osoby przed LEGO Store'em czekały jeszcze przed godziną 9. Widziałem na Discordzie, że być może da się dostać od strony parkingu. No ja osobiście tego nie sprawdzałem. Wolałem sobie poczekać do tej 9 w kolejce, aż pan ochroniarz te taśmy zdejmie i po prostu wpuści nas dalej. No więc to jeszcze taka ciekawostka na zakończenie tego materiału. No jeżeli chodzi o wizytę w LEGO Store i moje zakupy, myślę, że to byłoby wszystko. Dziękuję za każdą zostawioną łapkę w górę pod tym materiałem, jak i napisany komentarz. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji, a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!